Siema, bakteria Piknik TV. Witam Was po krótkim urlopie i zapraszam na kibolskie relacje. W Warszawie rozegrano hit kolejki pomiędzy Legią a Jagiellonią. Lechia po 10-miesięcznym zakazie powróciła na wyjazdowy szlak i zawitała do Katowic. Wisła sensacyjnie jako pierwszoligowiec awansowała do finału Pucharu Polski, ale jak się okazało, Wiślacy mają zakaz wyjazdowy. Pamiętajcie, że do końca sezonu wbijamy 100 tysięcy subów, więc kto jeszcze nie subskrybuje, ten z policji, a ja już nie przedłużam i zapraszam na piknik. W środę odbyły się mecze o awans do finału Pucharu Polski, który odbędzie się już w maju na Stadionie Narodowym. W Krakowie przy Rejmonta zabrakło kibiców Piasta, którzy tak jak większość ekip bojkotują mecze z udziałem Wiślaków. Stanowisko gospodarzy w tej sprawie można było zobaczyć na płocie. Wiele ekip za sprzęt chwyta, każdy z Was to hipokryta. Wisła zaprezentowała dość nieudaną kartoniadę, ale tego dnia to nie miało żadnego znaczenia, bowiem Biała Gwiazda wygrała i tym samym zapewniła sobie udział w tegorocznym finale. Wisła Kraków będzie miała szansę zdobyć Puchar Polski jako pierwszoligowiec, a trzeba dodać, że w pierwszej lidze radzi sobie średnio. Fani z Rejmonta po miesiącach dyskryminacji i braku wyjazdów mają szansę na wypad sezonu, ale stoją pod dużym znakiem zapytania. Środowisko kibicowskie, które bojkotuje Wiślaków, szybko dało znać, że krakowianie nie będą mile widziani w stolicy. Pod Stadionem Narodowym został wywieszony transparent o treści. 2 maja zero litości. Będą łamane krakowskie kości. Sprawy komplikują się jednak jeszcze bardziej, bo na Wiśle ciąży zakaz wyjazdowy na mecze Pucharu Polski. W poprzednim sezonie przy okazji meczu z Motorem Lublin z sektora kibiców Wisły na murawę poleciały race. PZPN ukarał kibiców zakazem na 3 mecze wyjazdowe w ramach Pucharu Polski. Zakaz ten formalnie obowiązuje także wobec finału zaplanowanego na 2 maja na Stadionie Narodowym. Wisła do tej pory nie odbyła kary, bo w tym sezonie wszystkie dotychczasowe mecze w Pucharze grała na własnym stadionie. Jarosław Królewski zagroził, że jeśli kibice nie zostaną wpuszczeni, to Wisła odda mecz walkowerem. Jest jednak nadzieja, że kara zostanie zawieszona i do sprawy odniósł się Cezary Kulesza, informując, że jeżeli złożony zostanie odpowiedni wniosek, to zostanie on dokładnie przeanalizowany. Czekamy więc na rozwój wydarzeń, a wy dajcie znać, co o tym sądzicie. Ciekawi mnie też wasze zdanie na temat nagonki na kibiców Wisły, która trwa od wydarzeń w Radłowie. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. W hicie kolejki Legia Warszawa podejmowała u siebie Jagiellonii Białystok. Goście na ten mecz udali się pierwszy raz w swojej historii 2 specjalami. Tak duże zainteresowanie spowodowane jest zapewne tym, że Jaga jest liderem ekstraklasy i ma szansę na zdobycie swojego pierwszego mistrzostwa Polski. W klatce przy Łazienkowskiej zameldowało się blisko 2000 gości i był to najliczniejszy wyjazd w tej kolejce. Legia Warszawa na wyjście piłkarzy zaprezentowała estetyczną oprawę z hasłem Wojownicy, do której odpalili różnego rodzaju środki pirotechniczne. Ten mecz przy Łazienkowskiej obejrzało 27 354 widzów i była to 2 najwyższa frekwencja w kolejce. Organizatora. Polecam Państwu.
Po ponad 10-miesięcznej przerwie na wyjazdowy szlak wrócili kibice Lechii Gdańsk. Pierwszą wyprawą były Katowice, gdzie udali się pociągiem specjalnym. Ze względu na pojemność sektora gości liczba wejściówek była ograniczona do 550 osób, chociaż chętnych było zdecydowanie więcej. Lechistów wspierało 100 ziomali z Wrocławia oraz 40 medalików. O atrakcję Ultras na tym meczu zadbała Ultras Gieksa, co można było zobaczyć na podwieszanych sektorówkach. Następnie na blaszoku pojawiło się hasło: granice przekraczać, za nic nie przepraszać, a sektor rozświetliło piro. Łącznie na stadionie GKS-u zasiadło niecałe 6 tysięcy widzów. Warto również wspomnieć, że na drugi półfinałowy mecz Pucharu Polski do Szczecina wybrało się 270 fanów Jagiellonii. Portowcy zaprezentowali oprawę AWMKS na prostej oraz racowisko w Młynie. Na sektorze gości przy kałuży zameldowało się około 400 ŁKS-iaków. Krakowia zaprezentowała flagowisko w asyście piro. Radomiak na meczu z Rakowem zaprezentował oprawę pod tytułem Racedywiści. Ja przypominam wszystkim sympatykom, że na stadionie obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania i używania wyrobów pirotechnicznych. Chłopcy ze Stali w delikatnym nadkomplecie 810 osób wypełnili klatkę i sektory poboczne w Kielcach, tym samym pobijając swój rekord wyjazdowy. Ultras Stal Mielec zaprezentowała oprawę składającą się z sektorówki USM oraz transparentów Fanatykiem Każdy z Nas. Ultras Korona na trybunach świętowała 20-lecie swojej działalności. Fani Puszczy Niepołomice dzięki uprzejmości niebieskich byli obecni w Chorzowie. Jako ciekawostkę dodam, że kibic ruchu Szymon Michałek został wybrany prezydentem Chorzowa. We Wrocławiu obecnych było 57 warciarzy. Łódź odwiedziło około 200 kibiców Piasta Gliwice. Do Poznania dotarło 1083 portowców i była to druga najwyższa liczba wyjazdowa w tej kolejce. Kolejarz ultrasował, a łącznie na trybunach przy Bułgarskiej zasiadło 34 207 widzów, co było najwyższą frekwencją w tej kolejce i zarazem nowym rekordem kolejorza w tym sezonie.
Trzeba też dodać, że podczas 27. kolejki Ekstraklasy po raz kolejny w tym sezonie pobito rekord frekwencji Ekstraklasy. Łącznie na wszystkich stadionach zasiadło 143 296 widzów. Z dobrych informacji można też wspomnieć, że Piast i Górnik zawiązali pakt antysprzętowy, o czym poinformowali sami zainteresowani. Górale zaliczyli wyjazd do Łęcznej, a Zagłębie do Niecieczy. Nawciarze w około 150 osób wybrali się do Tychów. W Opolu zameldowało się 380 fanów Miedzianki. Gości wspierało 98 kibiców Śląska, 50 BKS-u oraz 3 fanów Karkonoszy. W drugiej połowie klatkę rozświetliło piro. Która zaprezentowała oprawę w ramach żegnania się ze swoim stadionem na Oleskiej. Coś się kończy, coś zaczyna. W Opolu powstaje nowy obiekt, na którym Odra w przyszłości będzie rozgrywała swoje mecze. Z wiadomych powodów w Krakowie przy Rejmonta zabrakło kibiców lubelskiego Motoru. Wisła na tym meczu zaprezentowała skandaliczną według głównych mediów oprawę pod tytułem Dziwne przygody Koziołka Matołka. Niedawno za swoją prezentację krytykowane były pasy, a teraz opinia publiczna przyczepiła się do fanów Białej Gwiazdy. Wiślacy odnieśli się do swojej oprawy, wytłumacząc jej treść na nadzieję, że piłkarze Motoru spotkają dziwne przygody na boisku przy Rejmonta, a zawodnicy Wisły staną się tego dnia katami dla defensywy rywali. Radzą też wziąć 3 głębokie oddechy, wyjąć kija z dupy i spojrzeć czasem na pewne rzeczy z dystansem. Ten mecz zgromadził na trybunach przy Rejmonta 21 029 widzów i była to trzecia najwyższa frekwencja w tej kolejce. Do Grudziądza wybrało się około 50 fanów GKS-u Jastrzębie. Olimpijczycy zaprezentowali oprawę z hasłem: porwaliśmy się na zdobycie Wielkich Gór. W sobotę w Niepołomicach 100 mil Olsztyn dopingowało 171 kiboli. 100 milowców wspierało 106 fanów Hutnika i 2 Lechii Gdańsk. Na piątkowym wyjeździe w Skierniewicach stawiło się 75 torfiorzy. Awia na derby ze Świdniczanką otrzymała tylko 99 biletów, ale łącznie na stadionie zameldowało się 140 gości. Sporo osób oglądało też mecz Zapłotu. Goście zaprezentowali oprawę składającą się z sektorówki szachownicy oraz transparentu po włosku, nawiązując do włoskich korzeni Świdniczanki. W tym wydaniu to już wszystko, a już w następnej kolejce niebiescy pojadą na daleki wyjazd do Szczecina transportem kołowym. W niedzielę Radomiak wybiera się do Łodzi na mecz z UKS-em. W klatce ma pojawić się komplet kibiców gości. Na nabity sektor gości można też liczyć w Lublinie, gdzie pojawią się Arkowcy. Śledzie na Lubelszczyznę wybierają się specjalem i wyprzedali wszystkie dostępne bilety, więc musieli zamówić dodatkowe wagony. W piątek 12 kwietnia czekają nas derby Rzeszowa, których gospodarzem będzie Resowia. W sobotę w Głogowie odbędą się dolnośląskie derby. Chrobry będzie podejmował Miedziankę. Dajcie znać, na jakie wy mecze czekacie i co sądzicie o tej kolejce. Kto wytrwał do końca, niech tradycyjnie zostawi komentarz o treści Piknik, a ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.